sobotnie popołudnie Lech Poznań rozegrał mecz sparingowy z Górnikiem Konin. Trener Nenad Bielica dał szansę występu zawodnikom, którzy nie zagrali w meczu z Pelisterem Bitola, bądź też spędzili na boisku niewiele minut. Spotkanie z Górnikiem zakończyło się efektownym zwycięstwem Kolejorza 8-1. Oto skrót spotkania. No i teraz ładna akcja Lecha Poznań. Piłka ląduje w siatce. Kamil Jóźwiak zdobywcą bramki, ładne dośrodkowanie, ale też dobrze, tam bardzo dobrze zachował się Kamil Jóźwiak i Lech Poznań w tym meczu sparingowym z Górnikiem Konin. Już prowadzi 1-0. Jeftić. Moder z dystansu. Bardzo ładne uderzenie Jakuba Modera. 2-0 dla Lecha Poznań. No wielkie brawa dla tego zawodnika. Dobrze dostrzegł po prawej stronie Kamila Jóźwiaka. Kamil Jóźwiak, kolejna akcja tego piłkarza w tym meczu. Gickier i 3-0 dla Kolejorza. Christian Gickier z premierowym trafieniem w niebiesko-białych barwach. To oczywiście mecz sparingowy, no ale jako, że to jego pierwszy występ, no to myślę, że i tak może być duński napastnik zadowolony. No i może się jeszcze uda przed zakończeniem pierwszej połowy spotkania strzelić gola. Tak jest! Denis Rakel obsłużony znakomitą prostopadłą piłką przez Darko Jefticza trafia do siatki. Lech Poznań, Górnik Konin 4-0. No i uwaga, bo z tej akcji może coś być. Faulowany z numerem 11. Krystian Sobieraj. Zobaczmy. Adamczewski kontra Putnocki. Górą Maciej Adamczewski. No i ma swojego gola w tej pierwszej połowie spotkania. Również Górnik Konin. Wasielewski ma trochę miejsca. Spróbuje strzału. Wasielewski, mocne uderzenie. To jeszcze nie koniec tej akcji. Formela. Wasielewski, doskonałe dośrodkowanie, uderzał tam jeszcze Moder, poprawi Robak, jest gol. Robak ma sporo miejsca, Marcin Robak, no i proszę bardzo, kolejny gol napastnika Kolejorza, Marcin Robak z drugim trafieniem, 6-1. Wasielewski będzie próbował zejść z piłką do środka boiska, jest... Tutaj do pomocy Jakub Moder, dobre prostopadłe zagranie do Kurminowskiego. Kurminowski, ulala! No to mamy bramkę meczu. Wielkie brawa dla Dawida Kurminowskiego, który popisał się tutaj niemałymi umiejętnościami technicznymi. No i mieliśmy akcję tych piłkarzy, o których mówiłem, że umieją ze sobą znakomicie współpracować, czyli Jakuba Modera i Dawida Kurminowskiego. Dariusz Formela. Formela uwolnił się spod opieki obrońcy, był tutaj faulowany Dariusz Formela. I będziemy mieli rzut karny. Szansa dla Denisa Rakelsa na drugiego gola w tym spotkaniu. Rakels kontra Kołodziejczak. Rakels z dużym spokojem posłał piłkę w róg bramki. Zmylony kompletnie bramkarz. 8-1. Lech Poznań prowadzi z Górnikiem Konin.